Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Projekt pod patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Radio Szczecin. www.myszka.org. Magazyn Trącić Myszką. Witam wszystkich słuchaczy, słuchaczy kolejnego magazynu komputerowego Trącić Myszką i od razu zapraszam do czatowania na www.myszka.org. Od razu pozdrawiam też serdecznie czatujących. Jest nas już sporo i mam nadzieję, że jeszcze będzie więcej. Dziś temat zapowiadany na stronie, temat dotyczący radia. Radio to taka sztuka wyobraźni. Radio pozwala być tam, gdzie być może nigdy nie trafimy i jednocześnie radio ubogaca nas wewnętrznie. Jak się okazuje, od pewnego czasu zabawa w radio to też jest i zajęcie ludzi, którzy niekoniecznie siedzą przed mikrofonem, pracując w tym zawodzie. Dzisiaj będziemy właśnie mówili o tym i czy to rzeczywiście jest tylko zabawa, czy jest to też jakieś spełnienie, czy jest to może dziennikarstwo obywatelskie. Ale zanim przejdę do przedstawienia państwa i moich gości, którzy przyjechali nawet z Irlandii do studia, do Polskiego Radia Szczecin, to może tytułem prezentacji przedstawimy jeden z podcastów. Siemba, do roboty. Trąbek, wyłącz mi takierki w tej chwili. Poprzestawiało wam się w tych kopułkach. Co tu się dzieje? Szefczyk, wyłącz to GG i do roboty. Ty tu sobie gadu, a robota leży. Ale szefie, przecież mam wyłączone. Co ty, szefczyk, idiotę ze mnie robisz? Przecież widzę słoneczko na pasku koło zegarka. Podcast Made in Ireland. Nie przeszkadzaj sobie. Wpadnij do nas na stronę madeinireland.pl. Podcast przedstawił się, a w studiu panowie Łukasz Mucek, witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pan Filip Dawidziński, witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. Pan Maciej Skwara. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. I pan Przemysław Szczepan. Witam się pięknie, słuchaczy oraz czatujących. Proszę państwa, dziś połączymy się również z panem Jackiem Artymiakiem, który jest ojcem polskiego podcastingu. A teraz zapytam, który z panów stworzył właśnie tą reklamówkę promo tego podcastu? To pan Filip. Pan Filip, tak? Panie Filipie? Tak, ja jestem takim samozwańczym monterem. Znaczy zapożyczone są, nie powiem skąd, pewne rzeczy, ale nieskromnie powiem, że ja. To jest wersja taka i polska, i anglojęzyczna, bo zapraszacie do słuchania polskich podcastów, tak? Zapraszamy do słuchania polskich podcastów, a głosy, które są słyszane na samym końcu, to są głosy, które usłyszałem właśnie w podcaście Trącić Myszką. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale był program o syntokach, o syntezatorach mowy i właśnie tam był syntezator Iwona i panowie tutaj goszczący. I stąd sobie też te głosy skorzystałem. Pan na co dzień mieszka w Irlandii, tak? Na co dzień w Irlandii, ale z krwi i kości poznaniak. A kolega? Bo też zdaje się z Irlandii, tak? Pan, panie Przemku? Tak, ja również Irlandia, Dublin, a z pochodzenia jestem ze Złotoryi na Dolnym Śląsku. Autor jakiego podcastu? Właśnie tego, którego mieliśmy jeszcze szansę usłyszeć, czyli Made in Ireland. Kolega? Ja przyjechałem z Wrocławia, a na co dzień jestem autorem podcastu Bez Nazwy. I został nam jeszcze pan Łukasz. Tak, ja przyjechałem z takiej malutkiej wioseczki pod Rzeszowem, która nazywa się Twierdza. Nawet na mapie. Tak, ładnie się nazywa. Na mapie jest. I mój podcast nazywa się Papa Kafe. O tych wszystkich podcastach będziemy dziś mówili, proszę państwa. Dzisiaj również będą konkursy, a wśród nagród dzisiaj będzie unikat. Od razu może powiedzmy, jest to bluza koloru szarego z takim pięknym nadrukiem czarnym. Związana z czym? Panowie mówili, że jeszcze tego nie ma, tak? Tak, dokładnie. Przemek jest autorem. To jest nowy serwis podcastowy, dokładnie, który będzie omawiał pozostałe podcasty, taki przegląd podcastów, który niebawem ruszy.
Czyli bluza już jest, ale jeszcze nie ma samej strony, tak? Strona już jest, ale jeszcze się dopinają różne rzeczy na stronie, także myślę, że niebawem ruszymy. To może od razu powiedzmy, co to za strona. Strona, adres strony to jest podcastofon.pl przez K lub przez C, dowolnie. Oba adresy działają. Proszę Państwa, i taką bluzę będzie można dzisiaj wygrać. To będzie konkurs dla czatujących, ale również będą konkursy dla telefonujących. Niezmiennie przypominam, 091 albo 91, bo już można bez zera też telefonować. 423 0050 to telefon do Polskiego Radia Szczecin. Będą konkursy. Wśród nagród mamy między innymi płyty, które przywieźli panowie, płyty zawierające podcasty. Na razie może nie będę wymieniał, ale to dopiero za chwilę się wszystko wyjaśni. Również będziemy mieli książki, będziemy mieli też kurs języka hiszpańskiego, no i zobaczymy, co jeszcze dla naszych słuchaczy się znajdzie.